siłowe możemy wykorzystać również w inny sposób, w jaki zademonstrują nam uczniowie drugiej klasy Tomasz Sinkowski i Wojciech Kij. Wojtek amatorsko trenuje w freerun. To sport ekstremalny, który polega na wykonaniu efektownych i trudnych trików w czasie pokonywania przeszkód na trasie biegu z wykorzystaniem elementów akrobatycznych. Tomek trenuje obecnie brazylijskie jiu-jitsu, czyli sztukę walki w parterze opierającą się na dźwigniach, duszeniach oraz innych technikach unieruchomienia przeciwnika. Wcześniej trenował taekwondo, zdobywając w 2011 roku tytuł mistrza Polski juniorów młodszych. Prosimy o pokaz. Drogą młodzieży, ja jestem pod takim wrażeniem, że to jest bardzo dobrze, co powiedzieć, bo
którzy zapragną trenować dyscypliny sportowe i kiedyś znaleźć się na planie i wygrać do naszego kraju. Gratuluję i te nasze skromne podarunki niech będą na pamiątkę dzisiejszego dnia, żeby codziennie w tej sali było pełno młodzieży, która chce na Olimpiadach ćwiczyć i podnosić swoją sprawność fizyczną. Dziękuję za zaproszenie. Wszystkim serdecznie dziękuję.